Cześć, witam Was dzisiaj ze sklepu Wędkarz Pro. Mamy grudzień, czas prezentów, a więc razem z firmą Deeper przygotowaliśmy dla Was mega petardę. Przedstawiam Wam świętego Mikołaja. Cześć, witajcie, Tomek, firma Deeper. Tak jak już tu wcześniej Karol mnie zapowiedział, Wędkarz Pro wspólnie właśnie z marką Deeper przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Zapraszam do oglądania, będzie konkurs. Gruba nagroda do wyglania, więc oglądajcie. Pamiętajcie oglądać wszystko, żeby Wam nic nie umknęło, bo może paść jakieś pytanie do tego konkursu albo jakaś ważna rzecz, która się tu pojawi. Także obejrzyjcie cały film. Echosondy Deeper, czyli inteligentne urządzenia, które pozwalają w szybszy, skuteczniejszy sposób namierzać najlepsze miejscówki, znajdować ryby i skutecznie łowić. Od samego początku mamy 5 urządzeń w naszej ofercie. Podstawowym urządzeniem jest to Deeper Start. Tak jak powiedziałem, urządzenie dla wędkarzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wędkarstwem, z elektroniką. Chcą zobaczyć po prostu, jakie mamy ukształtowanie dna, jaką mamy głębokość. To jest podstawowe urządzenie, które właśnie dedykowane dla takich osób. Następnymi dwoma urządzeniami będą dwa Deepery z serii Pro, Deeper Pro i Pro Plus drugiej generacji. Urządzenia już bardziej zaawansowane dla wędkarzy, którzy chcą troszeczkę więcej zobaczyć, oczekują więcej od urządzeń. Przede wszystkim urządzenia, które możemy wykorzystać w czterech trybach. Czy to łowimy z łódki, czy łowimy z brzegu, czy łowimy w trybie podlodowym, czy łowimy w trybie nocnym. Dwie lub trzy wiązki, do tego dostęp do map batymetrycznych. Oczywiście też dostęp do urządzenia. Każde posiada GPS, dzięki czemu możemy tworzyć własną batymetrię albo korzystać z batymetrii, którą Deeper ma stworzoną przez właśnie społeczność. Następne dwa urządzenia to są dwa Chirpy, Chirp 1 i Chirp 2.0, już bardzo zaawansowane urządzenia dla wędkarzy, którzy czekają na naprawdę dobre odczyty, chcą jak najwięcej uzyskać od tej echosondy. Może skupię się na nowości, czyli tegoroczny Deeper Chirp 2.0, urządzenie, które w swojej ofercie przede wszystkim daje nam mapy batymetryczne. Bardzo ważna część wędkarstwa. Jeżeli łowicie z brzegu, czy łowicie z łódki, możecie w łatwy sposób zaplanować swoje wyprawy, zobaczyć, gdzie macie najbardziej interesujące Was miejsca. W dalszej części materiału pokażę właśnie aplikację, pokażę batymetrię, jak z niej korzystać, dlaczego warto się na tym skupić. Idąc dalej, cztery różne tryby wędkowania. Czy to jesteśmy wędkarzami łowiącymi z brzegu, czy z łódki, czy właśnie w trybie podlodowym, który miejmy nadzieję, że w tym roku się przyda, będzie lód. Takie urządzenie jest niezastąpione. Dlaczego? Dlatego, że inteligentne echosondy Deeper przede wszystkim ze względu na swoją mobilność możemy mieć je zawsze przy sobie, zawsze pod ręką, w łatwy, szybki sposób te urządzenia naładować. Dodatkowo przy użyciu telefonu lub tabletu, każdy w tej chwili z nas chyba ma taki tablet albo telefon i może w łatwy sposób to urządzenie połączyć i cieszyć się tym, zajrzeć po prostu pod lustro wody, zobaczyć, co się dzieje, jaką mamy głębokość, jaką mamy temperaturę, jakie mamy ukształtowanie dna. Technologia Chirp, która pozwala nam jednocześnie tej niepozornej tak naprawdę kulce, część co nazywana jak kulka tenisowa, która kryje w sobie bardzo dużo funkcji, w łatwy sposób tak naprawdę zobaczyć, czy dno jest twarde, czy dno jest miękkie. Do tego odróżnić ławicę ryb od większej ryby. Co za tym idzie? Możemy w łatwy, szybki i skuteczny sposób namierzać nam miejsca, zostawiać na przykład, jeżeli łowimy na spinning, wędkować w miejscach, gdzie mamy na przykład spady, bądź po prostu wędkować, gdzie mamy ryby. Każde podejście do tego tematu będzie dobre, natomiast w moim przekonaniu powinniśmy zrobić cięcie. Dodatkowo w aplikacji możemy sterować ustawieniami samego urządzenia, czyli wybieramy tryby, czyli wybieramy stożki, czyli wybieramy czułość, zasięg i możliwość sterowania ustawieniami tego urządzenia, co daje nam skuteczne narzędzie do namierzania naszych interesujących miejscówek, co jak powiedziałem w połączeniu z batymetrią w świetny, łatwy, prosty sposób pozwala nam wybrać najlepsze możliwe miejsca.
przychodząc Mikołaju, przepraszam, że ci się tak wetnę, bo a propos tej batymetrii, również korzystam z tego urządzenia i co warto dodać, że czasem, gdy zapomniecie swojego dipera, właśnie ta batymetria jest po to w waszym telefonie, że już macie zapisane miejsca, ewentualnie głębokości i możecie z samym telefonem już jechać na ryby. W momencie oczywiście, kiedy zdarzy się zapomnieć, tak? I dużo to bardziej ułatwia sprawę. Więc warto sprawdzić tą funkcję i zapisywać swoje miejscówki. Dokładnie. Aplikacja pozwala nam zapisywać historię naszych połowów. Możemy zapisywać waypointy, możemy tworzyć własne batymetrie, własne miejsca, które dostępne są tylko dla nas. Możemy również korzystać z map, które są tworzone przez społeczność, ale w fajny, możliwy sposób planować swoje wyjazdy. Konkurs, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Czas na niego, najważniejszy. Mamy grudzień, tak jak wspominałeś, więc tak czas prezentów i Wędkarz Pro wspólnie z firmą Deeper mamy dla was nagrodę. Deeper Chirp, echosonda inteligentna, która ma opcjonalnie dostęp do batymetrii, możemy w łatwy sposób z niej korzystać, do tego namierzać najlepsze miejscówki, odróżniać ryby duże od ławic, do tego twardość dna, czy mamy na dnie jakieś twarde kamienie, czy to jest roślinność. Myślę, że każdy wędkarz, gdyby dostał taki prezent, ucieszy się. Na pewno się będzie cieszył. Co trzeba zrobić? Na Facebooku Wędkarza Pro pojawi się post konkursowy, który wystarczy udostępnić i w komentarzu napisać, dlaczego to właśnie ty, dlaczego to właśnie dla ciebie, albo dlaczego to właśnie osoba, którą ty obdarujesz takim prezentem, powinna go dostać. Zapraszam do udostępniania, zapraszam do komentowania. Lajkowania przede wszystkim, bo to też zwiększa zasięgi. No 1200 zł Deeper Chirp 1.0 do zgarnięcia. Zapraszam was do konkursu. Co więcej? Gdyby komuś zabrakło w skarbonce grosza, oczywiście warto napomnieć, że w naszym sklepie są wprowadzone raty, więc możecie rozłożyć sobie na dogodne dla was 10 bądź więcej, tak aby wasz portfel bardzo nie odczuł tego wydatku. Aczkolwiek i tak nie jest jakiś strasznie duży. Raty zero, więc takie urządzenie 1200 zł to jest 10 rat po 120 zł, jak Mikołaj dobrze liczy. Myślę, albo że weźcie udział w konkursie i takie urządzenie możecie wygrać. Wystarczy na Facebooku Wędkarza Pro polajkować, udostępnić i napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie do was takie urządzenie ma trafić. Tak jest. Warto spróbować, tak naprawdę kosztuje was to kilka sekund, nie wkładając złotówki w ten interes, a być może to właśnie wy zostaniecie obdarowani Deeperem. Na zakończenie warto złożyć życzenia, myślę, naszym wędkarzom. Sam jesteś wędkarzem, dokładnie, ja też również wędkuję. Dokładnie. Czego można życzyć wędkarzom? Zdrowia i dużo czasu, żebyście mieli czas na swoją pasję, żebyście mieli czas bycia nad wodą. I czy to przy użyciu Deepera namierzali ryby, najlepsze miejscówki, łowili je większe, w większych ilościach albo większe, tego Karolu tobie, widzom i sam sobie jako wędkarzowi również życzę. Także wesołych świąt i do zobaczenia na Wędkarz Pro. Trzymajcie się, cześć!